Po niełatwych konsultacjach zarząd wraz ze związkowcami wypracował porozumienie. Rozmowy dotyczyły najbardziej kontrowersyjnej kwestii, czyli zwolnień, których jak można było się spodziewać, nie udało się uniknąć. Wieści oficjalnie przekazał na poniedziałkowej konferencji prezes spółki Krzysztof Czerkas. W wyniku porozumienia, które podpisaliśmy w piątek, pracę straci 134 osoby. Tę pracę, te osoby stracą do końca czerwca, bo porozumienie zakłada, że proces zwolnień grupowych zostanie zakończony z końcem czerwca i na dzień 1 lipca będziemy mieli tak zwany stan docelowy zatrudnienia na poziomie 780 etatów. Chociaż zarząd ogłosił wyniki negocjacji siedząc przy jednym stole ze związkowcami, trudno było oprzeć się wrażeniu, że przedstawiciele pracowników nie są do końca zadowoleni z warunków porozumienia. Alicja Sierzputowska zaznaczyła, że związkowcy dokument podpisywali z pokorą i żałują, że musiało do tego dojść. Chcemy wierzyć, że ten szpital się będzie rozwijał, że to nie jest gwóźdź do przysłowiowej trumny. Utrata tylu pracowników na pewno zaburzy strukturę wewnętrzną. Niemniej jednak naszym nadrzędnym dobrem było to, żeby uratować co jeszcze się da. Prezes zapewniał, że w drugiej połowie roku, czyli od lipca do grudnia, nie będzie żadnych zwolnień grupowych. Teraz placówkę czekają kolejne etapy wprowadzania planu naprawczego. Program zakłada nowe usługi medyczne, które w krótkim czasie mają pojawić się w szpitalu, w tym działalność komercyjna. Dzięki temu wygenerowane mają zostać nadwyżki pozwalające na obsługę zadłużenia, które obecnie opiewa na ponad 42 miliony złotych. Ponadto program naprawczy ma być narzędziem, które pomoże szpitalowi pozyskać inwestora. W tej kwestii toczą się już rozmowy. Pozyskać inwestora dlatego, że sam szpital nie da rady, nie udźwignie tego ciężaru, będzie musiał po prostu albo gdzieś znowuż szukać pomocy finansowej w postaci czy to kredytu, czy pożyczek, albo, i to jest ta opcja znacznie bezpieczniejsza dla nas, pozyskania inwestora mniejszościowego, ale jednak inwestora. Ma nim być inwestor publiczny, a nie prywatny, mniejszościowy, ale istotny. Jeżeli plan się powiedzie, to będzie on posiadał w docelowym kapitale zakładowym 1/3 udziałów, a 2/3 pozostaną w rękach Urzędu Marszałkowskiego. Tymczasem związkowcy wciąż domagają się od zarządu udostępnienia całości dokumentu, na podstawie którego zachodzą tak fundamentalne zmiany w placówce. Chciałem tylko nadmienić, że my wciąż nie znamy planu naprawczego. Nie został nam przedstawiony w całości. Znamy tylko ramowy zarys przedstawiony nam zarówno podczas spotkania 7 stycznia, jak i podczas prezentacji podczas sesji Rady Miasta. Wydaje nam się, że mija już 1,5 miesiąca od pierwszego spotkania w sprawie planu naprawczego. Ten czas wydaje nam się zmarnowany pod tym względem, że tego planu naprawczego wciąż nie ma. W odpowiedzi prezes ponownie apeluje o cierpliwość. Według jego słów plan zawiera bardzo dużo ważnych informacji o spółce, cennych na przykład przy walce o kontrakty z NFZ. To również dokument używany w trakcie rozmów z potencjalnym inwestorem i nierozsądne byłoby jego upublicznianie. Dokument ma zostać ujawniony po zakończeniu negocjacji, a te mają zostać sfinalizowane do końca marca.